my jesteśmy. Tutaj skręcaliśmy Tomek, tutaj chyba gdzieś to tak. Nie, ale dalej jeszcze na tym górze. Na tym górze. Gdzie my Toma zawędrowaliśmy? Tutaj chyba po lewej było tak. Tak, po lewej za tym ogrodzeniem. Dobra, tylko wrzucę chwilę, żeby tam nad wodą dalej mgła stoi. No. Powiedzmy sobie szczerze. Okolice Dębę, miejscowości. Komisja wkładaniowa. Widoczność dobra, aczkolwiek nad wodą widać mgłę. A tu jest, co to tam pisze? Dębę. Trasa na Nasielsk. Godzina 5:36. Razem 20 sztuk, po 10, Tomek 10 i ja 10. No dobra. Piąta 36 kawałka. Darek Gliński znowu będzie narzekać, że 5 km za daleko włożyliśmy. No ale cóż. Wszystko zaczęły wędrować. Tam, 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 tam
Jak pociągnęły tam, to zginęły nam do oczu, nie wiemy, bo to wije wszystko. Ja poszły w dzierżeni i się tam bały wszędzie, ale chciałem, tam były. Ja tam domem były, dochodziły, woda się zapuszczała. Takie falki były, kurwa. To byśmy tak rozciągały, ale nad to wodę nie chciały. No, nie. Na cały czas się ruszy, no. Po wodzie. Boją się tej chwili do wody. Tak było zrobić w tygodniu, jak... A kto to kurwa gania gołębi? Albo siwy. Chyba no. Nie, gołębie po 10 minutach. Tak, one poszły już co na odeszły. Kierunek. A tam strzelają dobrze do góry gołębie idą. Mogą się do jego złapać. No. Tak, do koło tego. Dobra. Co tam z wyszek gołębi? Mają na to. A to tam za miejscowość jest? No, gołębie ko gołębi teraz prawie. Złapie się. Mhm. Kurde, to średnio. Wyższe prawie. No, prawie. No, to w komuś ładnie gołębie chodzi. Cinka. Poszły do góry. Złapały się w gołębie, wchodzą w gołębie. No musiały dodatkowo popracować. Utrudnienia. Bo równo komuś gołębie pracuje. No zobaczymy. Murami tak jakby. Na samej górze. Ale że kurwa deszcz, kurwa, bo mają, bo tam słońce do domu. No tamto to chyba kurwa to, poszło na te. Tamte strony, nie? Ciężko, jeden wraca tu. Tam kilkanaście sztuk z tych gołębi, kto ktoś dognał, się zbiera powolutku. Się też łapią. No tam chodzą pojedynki. Ale słabo. Blisko jeden chodzi. Tu widać to. No, to ja idzie, nasze to wystrzeliły. Tu jak jeden miał tak jak tu w tę stronę. Tamte już się prozrywały, powyciągały. To jego gołębi się schodzą. Tam chodzi jeden. No dobra. Co to teraz? Widać to. Jak jaszczą widzi. 20 sztuk. No jeden bokiem, a tam o, w tamte stronę idą. No, jeden jest. W tamte stronę idą. Dobra, a, co? Teraz, no, jak... Na chmurę teraz zalecały. Mogłeś wypić tego energetyka o z rana. To byś może miał lepszy zwrot. Chyba tak. Jak to zacznę. Ja dzwonię z tych numerów telefonu, to wie. Nie stać nie ten, zadzwoni. No, co to zadzwoni, schowa, kurwa, męczy tego gołębia. Ta. Później. Co, kurwa. Oni chowają wszyscy tam tak, że to kurwa... Rozput. Na tej Borowej Górze. No i pięcioletni i przyszedł, widzisz? Pierwszy gołąb się pojawił, 7.42. Gołąb numer 10, 13 rok. Zaufaj mi. Zaufaj mi. Zobacz, samolot jak leci za chmurami, nie widać. Paweł mnie w nocy wszystko znaje. Jak się osunął siądą, to już wie, jaki gołąb przyszedł. No ale pięcioletni. W niedzielę rozumiesz, w niedzielę rozumiesz, koledzy rozumiesz, trzy kratki rozumiesz, browarów stracili. Kto? Koledzy. Za niego? No nie za te, konkretnie. A co, no bo myślę, czekamy dalej. Nie, gołąb siadał, Paweł od razu powiedział, jaki to gołąb przyszedł. Jeszcze nie usiadł na dach. Jeszcze nie usiadł, chodził. Mówi, że to ten gołąb z tego roku, numer ten. Mamy godzinę 8.29. Pojawiły się kolejne dwa gołębie. Wylotka z 18 roku. I nie wiem, albo mój, albo Tomka, bo się wycina. Czyli Tomka, bo poszedł. Drogi do Tomasza.
Czekamy dalej. Po niecałych 3 godzinach. Druga sztuka. Załom po locie z 40 km minęło prosto. Jeden. Druga od końca, druga. Pozostałe.